Cześć wszystkim, tu Eni. Witam Was serdecznie na moim kanale Kombinuję z papierami. Dzisiaj mamy już 16 grudnia. Czas leci i coraz bliżej świąt. No i powiem Wam, że w ciągu ostatniego dnia, w którym mogłam przygotować kartki na vlogmasy, Asi, no, miałam taki dość twórczy dzień, a już na pewno wieczór, bo może w dzień gdzieś tam jeszcze. Z dzieciekami ich pokój tym razem sprzątałam, ale wieczorem siadłam do tych kartek i zrobiłam nawet więcej niż chciałam, chociaż bardziej to są z tych jednych z jednych i tych samych vlogmasów, ale po prostu więcej różnych kartek. No ogólnie zrobiłam więcej po prostu niż planowałam, nawet wysłać. Także mam na zapas do przodu <noise> już też zrobione, bo jakoś się tak wkręciłam. I za chwilę, właśnie. Po otwarciu kalendarza zaprezentuję Wam, jak wyszły mi te prace z vlogmasów Asi Szulik. E, także już Was zapraszam na dalszą część, ale póki co otwieramy sobie szesnastkę. E, tutaj u męża muszę sobie tak po odchylić, bo już bardziej jest tutaj niżej wszystko. No i mikrokulki. E, nie było ostatnio, także znowu są. Tym razem takie fajne Powiem wam, że to jest taki, yy, nie to pomarańczowy, nie to jakieś takie, <noise> no fajny, taki, trochę pod taki złoty, ale taki nie, yy, taki właśnie, tych takich innych odcieni. No nie wiem jak wam to określić. To są te takie drobniejsze, ale śliczny ten kolor jest. Yy, tu mamy znowu różowy, nie wiem czy podobnych nie miałam. Może innych, w innym rozmiarze, bo właśnie zauważyłam, że niektóre się powtarzają, ale są w innych rozmiarach. O, i jakieś coś innego jeszcze. Mamy tutaj cekiny do shakerów. Fioletowe kwiatuszki. O, te też by fajnie pasowały do na przykład kary i inne, czy coś. Yy, I takie... Te fajne, takie różowo-czerwone, takie fajne. Ładny kolorek też. Także fajnie. I otwieramy sobie szesnastkę u Kasi. I ja już ją wcześniej wypatrzyłam. Tym razem jest tutaj. I chyba czapu się mamy. I ona mi się genialnie prawdopodobnie przyda, ponieważ mam w planach jeszcze coś do zrobienia. I o tym mam nadzieję, że przekonacie się wkrótce. Bo prawdopodobnie właśnie do tego będę siadała jutro. Eee, ale urocza. Śliczna jest. Piękna, taka właśnie miętowo-biała. Idealna, jakiej potrzebowałam. Kasiu, trafiłaś w ten punkt. No jak mi wyjdzie, to Wam zaprezentuję. Ale nic nie obiecuję, bo jeszcze te, czegoś takiego nie robiłam. Ale mam pomysł, więc zobaczymy. Ale czy tak w ogóle, słuchajcie, to jest takie miłe w dotyku akurat ten, bo to jest takiej grubszej jakby robione i to jest tak przemiłe w dotyku, śliczne. Kasiu, bardzo mi się podoba, także dziękuję Ci serdecznie, a herbatkę jaką dzisiaj będę miała do picia to malinowa, <gryw> jakbym znowu zatęskniła. Także yy, to wszystko, jeżeli chodzi o otwarcie kalendarza i zapraszam Was na pooglądanie prac, które ja zrobiłam właśnie z tych vlogów Asi. Tak jak obiecałam, przychodzę do Was dzisiaj z pracami, które zrobiłam zaraz po vlogmasach Asi. I bardzo mi się przyjemnie właśnie słuchało jej wszystkich filmików podczas mojego tworzenia, yy, ponieważ no, tak jak wiecie, ja robiłam raczej teraz przez ten cały okres swoje prace, żeby móc też wam coś pokazać, ale zaraz po zakończeniu właśnie tych vlogmasów, dzięki temu, że przedłużyła trochę czas, udało mi się zrobić nawet więcej karteczek niż miałam w planach. No, jedną jeszcze tam robiłam wcześniej, też razem właśnie z Asią i kwiaty, i jeszcze tam jedną rzecz, ale całą resztę robiłam już po vlogmasach. Także fajnie, że było więcej czasu. No i, Asiu, na wstępie chciałam Ci też podziękować za tyle wspaniałych, inspirujących pomysłów, bo naprawdę znowu wiele rzeczy się nowych nauczyłam i tak naprawdę chciałabym otworzyć praktycznie każdą Twoją pracę, ale niestety czas goni, zbyt mało go jest przed świętami i żałuję, bo naprawdę zrobiłabym więcej, gdyby tylko na to mi doba pozwalała. Ale to nie ucieknie. Przyznam, że ja już kilka filmików sobie zapisałam, bo planuję za rok właśnie coś jeszcze robić z tych Twoich pomysłów. Choć wiem, że planujesz robić znowu takie vlogmasy w następnym roku i pewnie też będę chciała coś próbować, ale zobaczymy. Może jeszcze, nawet w tym roku uda się, zobaczę, ile tam mi zostanie co do zrobienia. Może jeszcze coś tam jednego zrobię, bo no. Chciałoby się więcej, ale czasu jest za mało. No ja sobie wybrałam kilka takich pomysłów, które mi się najbardziej podobały, które wiedziałam, że mam podobne produkty do zrobienia, właśnie tych prac, żeby wyszły w miarę podobnie, bo i tak miałam do zrobienia no, kartki dla najbliższych, więc wybrałam właśnie dlatego kartki, bo i tak ich potrzebowałam. A tak jak mówię, no ja też nagrywam dla Was, więc też nie mam tego czasu zbyt dużo. Przygotowania do świąt też gonią. Także to, co mi się najbardziej spodobało, to odtworzyłam i myślę, że wam będę pokazywała po kolei. Ogólnie bardzo mi się też spodobało, właśnie tła, jak Asia pokazywała, i na pewno je sobie będę chciała zrobić, bo nigdy już nie robiłam tła z serwetek, więc będę chciała próbować. I z właśnie pudru do embossingu też ten pomysł mi się bardzo spodobał fajnie to wygląda, także też na pewno jeszcze będę coś takiego próbowała zrobić Ale ja, jeżeli chodzi o mnie, to Pierwszą pracę, którą odtworzyłam To było z dnia 6, tak jak widzicie, po isencji Chociaż ja jej robiłam dużo wcześniej, widzieliście już je pewnie na kanale, jeżeli mnie obserwujecie od dłuższego czasu Ponieważ to są te same, które Asia robiła na Art in Town w tej swojej kartce tagowej, więc ja wtedy ich zrobiłam sporo, bo mi się bardzo spodobały i do tej kartki, właśnie którą też robiłam, i później sobie zrobiłam jeszcze dodatkowo do swoich prac, ale że właśnie mi się skończyło, ponieważ też już wszystkie użyłam, trochę też powysyłałam. Tych kwiatków to musiałam sobie dorobić, ponieważ jeszcze potrzebuję do jednej pracy. Jeżeli jeszcze zdążę zrobić taką inną, którą też mam w planach, to jeszcze sobie po prostu zrobię na bieżąco. Ze względu, że czas goni, to raczej robię tak na ostatnią chwilę. Więc to są te kwiatuszki. Bardzo mi się podobają właśnie te takie jasne do zimowych prac. One się tak pięknie mienią. No od razu mi się spodobał pomysł na nie, jak tylko je zobaczyłam bo w tamtym roku chyba w ogóle nie robiłam takich po sencji, tylko z papieru, więc no, bardzo ładne. I podoba mi się, jak też wyszły. Także to są kwiatuszki. No, ale tak jak mówię, wyście widzieli, ich więcej już wcześniej były na moim kanale, także także było, było znacznie więcej takich. E, następne, e, co zrobiłam, to z dnia siódmego kartki do koperty, a się pokazywała wtedy dwie. Jak dobrze pamiętam, ale mnie się spodobała ta jedna, właśnie. Nie wiem już do kogo. Prawdopodobnie pójdzie. No, fajna jest. Taka. Właśnie DL-ka mało robiłam. W ogóle nie wiem, czy kiedyś się robiłam DL-ka, jeżeli chodzi o klimat świąteczny. Chyba nie. I tutaj bardzo mi się podobała właśnie ta tekturka, którą wygrałam właśnie w tekturkowo. Także tutaj sobie ją użyłam. Ale czegoś mi tutaj brakowało, bo ja jednak zwykle embosuję tekturki i jakoś tak, no musiałam się przełamać, żeby tego nie robić, bo jednak chciałam, żeby było też tak, jak u Asi, taka surowa została i żeby też pasowała do tego napisu ale sobie chociaż przez to dokleiłam takie kryształki tło jest z papierów z Ekshona. właśnie tutaj Asia robiła w takich bardziej klimatach świątecznych ja to zrobiłam bardziej w zimowych i właśnie te drzewo też jest taki takich wypychanek z ekszona tu mamy tego jelenia renifera wyciętego z scrap i tak naprawdę nie z tych elementów do wycięcia, ponieważ te duże elementy były za duże, żeby się zmieściły do tej tekturki, a z małego bloczku za małe, więc sobie po prostu z papieru z małego bloczku po prostu go wycięłam, gdzie tam stał sobie gdzieś tam. No i tą kompozycję, na której stał, po prostu sobie zakleiłam moją kompozycją. I tu mamy różne takie elementy. To już są z różnych kolekcji powycinane, bo ja też po prostu to, co mi pasowało, to brałam i sobie wycinałam. I teraz nie pamiętam nawet co z czego było. Mało z których papierów to kojarzę. To są takie gałązki z wykrojnika. I tu mi jeszcze czegoś brakowało, ponieważ ta choinka też mi wystawała, jakby spoza tej kompozycji, i to jakoś tak mi dziwnie. Wyglądało, więc postanowiłam sobie dodać tutaj jeszcze pastę śniegową, i myślę, że to też fajnie tak oddziela tą całą kompozycję od tego napisu. I mnie się ogólnie podoba. No i tutaj właśnie mamy też napis. To nawet nie wiem z jakiej firmy. No i pod spodem mamy taki papier, który jest z tyłu, takie fajne zimowe właśnie zygzaczki. Także bardzo mi się to podoba. W środku jest na razie czysta, będą życzenia. Także to jest ta pierwsza. Kolejne było kalendarz i ja tego domku oczywiście nie miałam, ale jak wiecie zapewne robiłam też kalendarz i właśnie tam już na fanpage'u nawet oznaczyłam Asię, jak dodawałam, bo robiłam kalendarz właśnie adwentowy, który poszedł do Kasi z kanału Monlabi, także u niej możecie też sobie go zobaczyć. Też codziennie praktycznie y, otwiera. Y, no i nie mam przez to wam jak go pokazać, ale jest właśnie w moim pierwszym vlogmacie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, jak mi wyszedł, to właśnie w pierwszym odcinku z tej serii go pokazuję. Także możecie sobie zajrzeć, jak nie widzieliście, a jesteście zainteresowani. No i kolejne co, to była kartka do pudełka i ta kartka bardzo mi się spodobała i to jest chyba moja ulubiona praca z tych vlogmasów od Asi, którą stworzyłam. No wiadomo też przez to, że przestrzenna bardziej, ale no naprawdę ten pomysł, ta kompozycja bardzo mi się spodobała i głównie chciałam ją otworzyć. I jeszcze dodatkowo miałam akurat ten arkusz z wycinankami z Lemoncrafta. Więc też stwierdziłam, że będzie idealnie, też mam ten wykrojnik. Miałam po właśnie też zrobione, które też wam wcześniej pokazywałam, także siadłam i zaraz ją robiłam. No tutaj mam akurat dechy z, bo akurat tego bloczka nie mam całego, tylko same wycinanki z Lemoncraft, ale to są dechy takie z któryś paper papersetów. Z tego roku chyba nawet, tak z tego roku właśnie, w któryś był, ta, była taka czerwona decha, i właśnie o tym pamiętam i sobie to wykorzystałam. E, tutaj w tle jest też z Actiona jakiś taki papier jasny, tak jak gdzieś tam u Asi był. E, no, żeby było w miarę podobnie. No, napis właśnie z wykrojnika. Oczywiście też chlapania, które po prostu tej pracy dodają. No, całego uroku, bo przed też było ładnie, ale już po chlapaniach to zupełnie odmieniło pracę. Tak samo na Sizalu kompozycja. Też miałam tą gwiazdkę właśnie co Asia metalową, więc też się ucieszyłam, że ją w końcu wykorzystam, bo kupiłam, a nie miałam jakoś na nią pomysłu, więc tutaj Asia super ją wkomponowała. Ja mam akurat takie gałązki troszkę mniejsze z wykrojnika, to jest ten, taki mój wykrojnik z Actiona. No i dam sobie akurat tą gałązkę, którą na początku Asia zamierzała dać. I tak to w miarę jest podobnie. Oczywiście też mam troszkę inne listki, bo no też Asia sobie wcześniej wycinała i mieszała. No a ja też miałam jakieś inne listki, gałązki, ostro krzewy, więc to, co miałam, to też wpychałam tutaj w tą kompozycję. No i finalnie bardzo mi się podoba kwiaty, tak jak właśnie mówiłam. Oczywiście robiłam sama, też je wcześniej Wam pokazywałam i od razu znalazły tu zastosowanie. A tu jest jeszcze jakaś nitka skleju no, także tak się prezentuje, i prawdopodobnie pójdzie właśnie do mojego brata i jego rodzinki. Także mam nadzieję, że dziewczynkom się też spodoba. Taka bardziej bogata kompozycja. I kolejne prace to są kartki do koperty. I tu zrobiłam dwie właśnie z tego jednego pomysłu. Ona wtedy pokazywała trzy różne pomysły na takie kartki do koperty, ale mnie się głównie spodobała ta właśnie z bombką. I postanowiłam zrobić aż takie dwie. I to też wyszło dosyć spontanicznie, ponieważ tutaj na początku no, wybrałam sobie tło takie, które mi potem nie pasowało, później je odrywałam. I w końcu tą kartkę odłożyłam na bok. I stwierdziłam, że spróbuję do niej wrócić następnego dnia, bo jakoś wtedy miałam małą wenę, powiem Wam, brak weny było zupełnie w tego dnia. I wtedy stwierdziłam, że zrobię sobie bardziej w zimowych też klimacie. No, tak bardziej pod kolory, które Asia też robiła, bo wtedy też używa taką kratę tutaj niebieską. I stwierdziłam, że też jednak nie będę kombinowała, tylko zrobię coś podobnego bo jakoś namówę, no nie miałam w ogóle weny na takie swoje pomysły zupełnie. Z tym, że no ja miałam wiadomo inną tekturkę. To jest w ogóle wymbosowane pudrem z Distressów do embossingu. I też właśnie miałam taką kokardkę i też sobie ułożyłam jakąś tam swoją kompozycję to tylko tło, Asia z tego co pamiętam miała gładkie, ja sobie pomyślałam, żeby jeszcze je przeciągnąć przez folder do embossingu właśnie taki ala śnieg sypiący takie kropeczki mogą się też kojarzyć oczywiście tutaj też mamy tym radełkiem porobione wszystko pierwszy raz to robiłam więc może mało jeszcze widać muszę nad tym popracować, ale i tak fajnie że w końcu spróbowałam tego użyć no i tutaj ja właśnie chciałam jednak użyć jakiegoś napisu, no mnie brakowało do tej pory walczę właśnie też ze sobą, żeby nie dawać do kartek Napisów, i tutaj mi się to udało. Ale tu jednak gdzieś tam stwierdziłam, że niczego tutaj specjalnie nie zasłonię. Jak jeszcze dodam taki napis magicznych świąt, i to pójdzie znowu do mojego drugiego brata. Także tu też z tyłu oklejone. A druga, właśnie w bardziej takim świątecznym, już klimacie zupełnie. E może nawet takim troszkę, troszkę retro bym powiedziała, bo taki ten koń na biedgunach to kojarzy mi się zawsze z moim dzieciństwem. Kiedyś takie koniki były wszędzie w domach. Taka krata od zawsze też kojarzyła się mi ze świętami. No i tutaj mamy takie właśnie w końcu złote tło. Sobie dobram następnego dnia, to już od razu mi się tą kartkę no, szybciej zrobiło z czystym takim umysłem. Także czasami trzeba pracę odłożyć i wrócić do niej następnego dnia. Tutaj już bardziej mi wszystko tak wyszło z tym radełkiem, że to fajnie też popodnosiłam, bo to już robiłam, no wiecie, to robiłam pierwszy raz na tej karcie, a to robiłam już kolejnego w końcu dnia i tutaj jakoś tak to lepiej powychodziło. No i też jakąś tam kompozycję, to jest bodajże z Mintai Papers, te takie ostro krzewy. to jakieś gałązki, które gdzieś tam wycinałam, jakieś szyszki też chyba z Mintaja. No i ten konik też wyembosowany pudrem do embossingu No i taki właśnie konik na biegunach z gwiazdkami i to poleci do mojej przyjaciółki i jej synka, bo tak właśnie mi pasuje do kogoś, kto ma dzieci przez tego konika. No a że jest taka bardziej ciemniejsza w czerwieniach, to bardziej mi właśnie pasuje do chłopca, także tam będzie Miała nowy dom ta kartka. No i ostatnie już co robiłam to są karteczki hurtowo. Tak był nazwany vlogmas. I tutaj się właśnie rozkręciłam przez to, że to było proste. Myślałam, że zrobię tylko jedną czy tam dwie. Ale wyszło troszkę więcej. I ja oprócz takich kraftowych najpierw może właściwie je pokażę wam. Te są takie bardziej podobne do tych co robiła Asia. Ja sobie tutaj użyłam właśnie też takich folderów do embossingu. No i to są. To jest folder, który kupowałam dawno, dawno temu. To był mój pierwszy chyba folder w ogóle świąteczny, jaki kupiłam kilkanaście lat temu. Nie kilka, w sumie no nie wiem, ile to było lat. No ileś tam temu, bynajmniej. I taka choineczka to jest z wycinanki. No, i napis wesołych świąt na papierze lustrzanym. Nie miałam takiego niestety matowego. Właśnie nawet nie wiedziałam, że takie są. Także też się znowu czegoś dowiedziałam. No, ale sobie użyłam takiego po prostu lustrzanego. Może z matowym byłoby to trochę faktycznie fajniejsze. No, ale wiadomo, używamy tego co mamy. Także taka prościutka. No, a druga już jest z gwiazdką. I tu chciałam sobie wypróbować folder, który dostałam właśnie niedawno od Ani. I bardzo mi się on spodobał. Takie prezenciki. Fajny jest. Więc od razu sobie wypróbowałam. Kolejną kartką, którą sobie zrobiłam to bardziej taką właśnie białą z srebrem. I tutaj mamy w tle taki papier holograficzny. On jest takie gwiazdki, ale nie wiem czy coś zobaczycie. Może tak jak on widzicie jak wam przychylę. On się tak fajnie mieni. I tu mamy taki folder przeciągnięty przez folder z takimi mikołajami, bałwankami, reniferami. Taki właśnie troszkę dziecięcy Wesoły No i oczywiście też napis I Taka właśnie Nie wiem czy to jest kwiat czy śnieżynka Właściwie no taki zimowy Zimowy wzór z I ja to dostałam od Kasi właśnie I to musiała sobie sama właśnie sklejać I tutaj jest jakaś pasta śniegowa nawet Którą robiła Więc e, dostałam tego chyba dwie czy trzy Więc stwierdziłam, że tutaj Będzie mi idealnie pasować Właśnie taką prostą karteczkę, ale przez to, że to jest takie naprawdę dosyć zdobne z prostej kartki zrobiła się całkiem ciekawa, moim zdaniem. Więc to jest ta trzecia. No i już ostatnie to tu po prostu chciałam sobie też wypróbować od razu jakiś mój pudel do embossingu, który kupiłam w Akronie, ponieważ właśnie ich jeszcze nie używałam. I to jest akurat ten taki srebrny. Więc stwierdziłam, że to też będzie dobra okazja do przetestowania. I tu też miałam właśnie skrapek, bo to jest normalnie tylko skrapek, który potraktowałam tuszem przezroczystym, i na to właśnie tym pudrem. I ten skrapek dostałam też właśnie od Kasi. I tu mamy też napis. I tu jeszcze dodam sobie jakieś takie kryształki, i również gwiazdkę u góry tej choinki, taką właśnie z takich naklejek. Jeżeli chodzi o sam. Samą bazę na kartkę to jest z tych bloków kilogramowych, właśnie taki brokatowy, fajny arkusz, mieniący się fajnie, właśnie do zimowych prac. Mi pasował ostatnio też robiłam z tego notes. No i w tle mamy brokatowy już też papier, żeby się tak troszkę błyszczało. Ten niebieski też się tak fajnie mieni, więc to razem myślę fajnie wygląda. No i śliczny jest ten puder. Takiej właśnie mocno, właśnie się mieni. Także jestem zadowolona. I ostatnia z tych hurtowych karteczek to właśnie też jest no, na podobnej zasadzie, bo też jest ta baza taka jasna, brokatowa. Na to właśnie srebrne, brokatowe tło. I tu mamy tylko przez folder przeciągnięty taki w kropeczki i choinki. Choinki, które są podklejone kalką, ja też je dostałam właśnie od Kasi, więc stwierdziłam, że takie trzy będą fajnie tutaj wyglądać i też sobie je użyję. Też napis i myślę, że równie fajnie wygląda. Także niby proste kartki, ale powiem Wam, że no ja mam problem z robieniem takich prostych, ale te mi się wyjątkowo spodobały, szczególnie właśnie te jasne. Bo te kraftowe no są fajne, ale takie już naprawdę najprostsze. A te jednak coś w sobie mają. Nie wiem co, ale mnie się bardzo podobają. Także to są wszystkie moje prace, które zrobiłam właśnie z vlogów, vlogmasów Asi. Także dajcie znać, czy Wam się podobają. Możecie napisać, która najlepiej mi wyszła, która Wam najbardziej się właśnie podoba z tych, co pokazałam. I jeszcze raz, Asiu, dziękuję za wspólne tworzenie z Tobą. Mam nadzieję właśnie, że faktycznie za rok jeszcze powtórzysz tą serię filmików, bo naprawdę świetnie się bawiłam i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że cała reszta też, także bardzo miło mi było spędzić z Tobą ten czas i czekam już na kolejny rok wspólnie spędzony. I ja się z Wami na dzisiaj już żegnam. Życzę Wam Miłych przygotowań do świąt i wszystkiego dobrego. Papa. Pa.